Jasnogórska Matko Kościoła, ukochana nasza Matko, w tej godzinie apelowej stajemy przed Twym cudownym wizerunkiem, wpatrzeni w Twoje oblicze. Matko Słowa, Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est napisał, że Twoje Magnificat jest portretem Twojej duszy, jest w całości utkany z nici Pisma Świętego, z nici Słowa Bożego. Pomóż nam więc, Matko, dziś rozważyć słowa Jezusa. Gorąco pragnę spożyć tę paskę z Wami, zanim będę cierpiał, zanim mnie zdradzicie. Jezus pozwala wziąć udział w tak wyjątkowej wieczerzy temu, który zdradzi. Nie zwraca uwagi na słabość uczniów, która za kilka godzin jeszcze raz objawi się z całą mocą. A w najtrudniejszym momencie wszyscy przecież go opuszczą. Teraz w wieczerniku pragnie całkowicie otworzyć swoje serce przed uczniami. Pragnie
objawić im swoją miłość. Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami. Miłość Boga nie zależy od naszej ludzkiej ułomności i biedy. Święty Augustyn mówił: niespokojne jest serce, dopóki nie spocznie w Bogu. Tak, ale nie tylko my gorąco pragniemy należeć do Boga, ale i również Bóg gorąco tego pragnie, by należeć do nas. On gorąco pragnie spożyć paschę z Tobą. Miłość daje się w Eucharystii, jak jest z nami. Bóg sam w Eucharystii, mówiąc głośno, Bóg sam zwraca się do nas w Eucharystii, mówiąc głośno: niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Was, w moich umiłowanych stworzeniach. To wielkie pragnienie Boga, by wejść w głęboką relację z nami, stanowi istotę sprawowanej Eucharystii i życia eucharystycznego. Bóg pragnie więc zjednoczenia, jedności, która będzie żywa i witalna, a zarazem głęboka, do czego przyczynią się obie strony. Słowem, Bóg pragnie więzi miłości, miłości, która prawdziwie będzie wzajemna. W Eucharystii kryje się całe pragnienie zjednoczenia Boga ze mną, Jego pragnienie, które mam przyjąć jako akt miłości. Bóg jest miłością, Jego miłość jest zupełnie inna niż nasza ludzka. Dlatego Jezus z całą świadomością siedzi przy stole w wieczerniku koło kogoś, kto go wyda na cierpienie, upokorzenie, śmierć. Jadał z celnikami i grzesznikami. Siedział przy kimś, kto go zdradzi. Boża miłość jest bezwarunkowa. Bóg kocha nas nie z powodu tego, że jesteśmy tacy wspaniali, czy z powodu tego, że sprawiamy, że On czuje się lepiej. On kocha nas, ponieważ jest miłością. Dobra nowina dla nas. Uwierz w Boga, który jest miłością miłosierną. Przychodź do Niego codziennie. Karm się Jego ciałem, spożywaj Go. Niech rozgości się w Twym sercu, w Twojej duszy. Niech, żebyś wydał owoce, żebyś zakwitł. Jak piękna lilia. Bóg stworzył nas, abyśmy mogli żyć w relacji przepełnionej miłości. On pragnie Ciebie. A czy Ty pragniesz Jego? Czy Ty pragniesz Jezusa ukrytego w Najświętszej Eucharystii? Pragniesz Boga? Czy Go szukasz? Jak przyjmujesz Jezusa do swego serca? On się daje cały. Prośmy dziś naszą kochaną Matkę, Matkę Słowa, abyśmy nigdy nie zobojętnieli na Jezusa ukrytego w Najświętszej Eucharystii, na tę miłość, by Jego zaproszenie budziło w nas ciągły niepokój serca, nienasyconą tęsknotę za Jego nieskończoną, odwieczną miłością. Prośmy Maryję o głębokie przekonanie wewnętrzne, iż gorąca miłość Boga do nas nie ulega zniweczeniu czy pomniejszeniu wskutek naszych ludzkich słabości. Modlimy się w tej godzinie apelowej za Kościół Święty Ojca Świętego Franciszka, Episkopat Polski, za zakon Paulinów, z Ojcem Generałem, przeorem Jasnej Góry i całą wspólnotą jasnogórską, za osoby życia konsekrowanego. Prosimy dobrego Boga o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o poszanowanie życia w naszej Ojczyźnie, od poczęcia do naturalnej śmierci, o łaskę pokoju w świecie, w Ukrainie, w Rosji, o nawrócenie Rosji, o pokój w Ziemi Świętej, w intencjach zapisanych w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej. Pamiętamy i polecamy szczególnie chorych, cierpiących w szpitalach, w hospicjach,
ludzi przeżywających różnego rodzaju kryzysy, samotnych, za dobrodziejów i pracowników Jasnogórskiego Sanktuarium, także polecamy wszystkich zmarłych i modlimy się w intencji pielgrzymów dnia dzisiejszego, a są pośród nas Ślązacy, śląscy kapelani, harcerscy, modlą się za swoje środowiska harcerskie. Będziemy rozważać tajemnicę światła, tajemnicę ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Matko Boža, mučim za nami grešnimi, teraz i v godine smrti našej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas udaj. O błogosławieństwo pasterskie prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depę, metropolitę częstochowskiego. Wobec narastających prób oddzielenia człowieka od religii i w ogóle wolności od religii trzeba rozważyć słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w czasie Kongresu Eucharystycznego w Warszawie. Nikt i nic nie wykreśli tego faktu, jakim jest krzyż postawiony na Golgocie. I nikt nie wykreśli tego faktu, jakim jest Eucharystia, sakrament obecności Boga pośród ludzi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Wciąż